to tym samym odpowiedzieli Grecy. Dzisiaj w tym elemencie byli bardzo dobrzy. No i teraz jeszcze efektowne punkty, jednak nie, ale może teraz. Buduris trochę już bez walki, 8 sekund do końca. No i z tego wyrównanego meczu, kiedy mieliśmy długo szansę na zwycięstwo, skończyło się 20 punktami prawie. To trochę chyba zbyt surowa kara dla Wrocławia. Wynik na pewno nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku. Faktycznie, no, zbyt duża różnica. Jeszcze piąty faul Ignacio de Miguel, ale to już wszystko bez znaczenia. Piłka z boku dla Wrocławian. Zieliński za trzy. Nie ma punktów. I końcowy wynik 91 do 72. Porażka Wrocławian w inauguracji Euroligi, no ale jeszcze 13 kolejnych. Rozumiem, że żadna tragedia się jeszcze nie stała. Pierwsze spotkanie.